Mieszkam w Osace, w Japonii i często jeżdżę rano metrem do pracy. Pewnego dnia, kiedy czekałem na pociąg, zauważyłem bezdomnego w kącie stacji. Mamrotał do siebie. Kiedy ktoś koło niego przechodził, trzymał kubek, żebrał. Gruba kobieta minęła bezdomnego. Ledwo usłyszałem, że powiedział: świnia. Wow, pomyślałem. Bezdomny obraża ludzi i ciągle liczy, że ktoś da mu pieniądze. Później minął go wysoki biznesmen. Żebrak powiedział: człowiek. Człowiek? Nie mogłem się z tym nie zgodzić. Mężczyzna, który przeszedł bez wątpienia, był człowiekiem. Następnego dnia dotarłem na stację wcześniej niż zwykle i miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem stanąć bliżej bezdomnego i posłuchać jego dziwnego mamrotania. Chudy, zmizerniały człowiek minął żebrzącego. Wymamrotał: on krowa. Krowa? Zbyt chudy jak na krowę, jak dla mnie bardziej indyk albo kurczak. Minutę później gruby facet przeszedł obok mojego obiektu zainteresowań. Powiedział on: ziemniak. Ziemniak? Myślałem, że na grubych ludzi mówi świnia. Tego dnia w pracy nie mogłem przestać myśleć o bezdomnym. Starałem się rozgryźć jego zachowanie. Chciałem odnaleźć jakąś logikę w jego mamrotaniu. Może ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność, pomyślałem. W Japonii wielu ludzi wierzy w reinkarnację. Gość może potrafi rozpoznać, kim byli w poprzednim życiu, czy coś w tym stylu. Obserwowałem bezdomnego jeszcze wiele razy i moja teoria wydawała mi się prawdziwą. Często słyszałem, jak nazywał ludzi królikiem, cebulą, ziemniakiem, a nawet owcą. W końcu nie wytrzymałem. Moja ciekawość wzięła górę. Podszedłem do niego, spojrzał na mnie i powiedział: chleb. Wrzuciłem do jego kubka kilka monet, zapytałem, czy ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność odnośnie tego mamrotania. Bezdomny uśmiechnął się i powiedział: tak, w rzeczy samej posiadam taką zdolność. Odkryłem to w sobie kilka lat temu, ale to nie jest raczej coś, czego mogłeś się spodziewać. Nie potrafię przewidzieć przyszłości ani czytać w myślach. Jaką więc posiadasz umiejętność? Spytałem prędko. Po prostu potrafię poznać, jaka była ostatnia rzecz, którą dana osoba zjadła. Uśmiechnąłem się, ponieważ zdałem sobie sprawę, że miał rację. Powiedział: chleb. Ostatnią rzeczą, jaką jadłem tego dnia, był przypieczony chleb. Odszedłem, kiwając głową z niedowierzaniem, że wszystkich nadprzyrodzonych umiejętności ta musi być najbardziej bezużyteczna. Ale w tym momencie dotarło do mnie i przeraziło mnie coś innego. Wiesz co, prawda?